Druga księga Samuela, 8 rozdział, czytajmy od 1 wiersza. Następnie Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich. I odebrał Dawid Filistyńczykom zwierzchnictwo nad ich stolicą. Pobił też Moabitów i nakazawszy im pokłaść się na ziemi, odmierzył ich sznurem. Następnie przeznaczył 2 sznury na uśmiercenie, a po całym jednym sznurze na zachowanie przy życiu. Moabici zostali hołdownikami Dawida, składającymi daninę. Potem Dawid pobił Hadadazera, syna Rehoba, króla Soby, gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat. Dawid zdobył na nim 1700 jezdnych i 20 000 pieszych. Wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie 100 zaprzęgów. Gdy zaś nadciągnęli Aramejczycy damasceńscy na pomoc Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił z Aramejczyków 22 000 wojowników. Dawid obsadził też załogami Aram damasceński i tak zostali Aramejczycy hołdownikami Dawida, składającymi daninę. I wspomagał Jahwe Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. A więc w tych pierwszych wierszach tego 8 rozdziału mamy opis licznych konfliktów i licznych wojen, które Dawid toczył na frontach z każdej strony kraju. Na zachodzie z Filistyńczykami, na wschodzie z Moabitami, na północy z Aramejczykami i na południu z Edomitami. A więc z każdej strony, gdziekolwiek Dawid się udał, odnosił sukces. Widzimy tutaj sprzymierzone wojska północnych królestw, Aramu, Syrii, które z tymi licznymi zaprzęgami, to w dzisiejszych realiach to jak czołgi, Izrael pieszo, bez koni. Tam w tych izraelskich zastępach prawdopodobnie nie było w ogóle koni. Bóg w swoim prawie zakazał królom izraelskim gromadzić konie, więc oni walczyli pieszo. I tak jak Dawid pisze w jednym z psalmów, jedni polegają na sile swoich koni, ale nasza ufność jest w Bogu. I tu widzimy w tej części tego rozdziału tą siłę Bożego człowieka w Bogu. Otoczony zewsząd nieprzyjaciółmi, trwa w społeczności z Bogiem, tak jak widzieliśmy w 7 rozdziale. Szuka Królestwa Bożego, szuka tego, jakby się Bogu przypodobać. Jego serce jest otwarte na Boga, jego uszy są otwarte na Boży głos, jego życie uniżone przed Bogiem, by mu służyć. Widzimy, że takiego człowieka Bóg jest w stanie użyć i objawić się w jego życiu w cudowny sposób, bo to, co tutaj Dawid dokonuje, to są cudowne rzeczy. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj ogromne powieści napisać. Zobaczcie, tu mamy tylko kilka wierszy, jak kronika, które po prostu tylko mówią, poszedł tu i pobił 20 000. Ale to nie było tak, że on pstryknął palcami 20 000 leżało na ziemi. Rozumiemy, że to były walki, to były wojny, to był realny konflikt. To były doliny śmierci, w których Dawid doświadczał, iż Boża laska i jego kij prowadzą go. Doświadczał wielkich zwycięstw. Doświadczał wielkich cudów, objawienia się Bożej mocy. Wiersz 6, ostatnia część tego wiersza, nie pozostawia wątpliwości, gdzie było źródło tych zwycięstw. Czytamy, że to Jahwe, u nas przetłumaczono, wspomagał
Dawida. Użyte tutaj słowo to słowo Jasza, słowo, od którego pochodzi słowo Jezus, Jeszua. Słowo powtarza się ponownie, czy to wyrażenie dwukrotnie w tym rozdziale się pojawia w wierszu 14. Ponownie czytamy: Pan Jahwe wspomagał Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. W hebrajskim to jest dokładnie to samo wyrażenie, które jest tutaj w wierszu 6. Jasza znaczy zbawiać, ratować, dawać zwycięstwo. Dawid doświadczał tego wsparty mocą Bożą. A więc mamy tutaj obraz zwycięskiego króla, który gdziekolwiek się udaje, pokonuje swoich przeciwników. I tak jak ostatnio tutaj mówiliśmy, kiedy czytamy Boże Słowo, to w pierwszej kolejności szukamy w nim Jezusa Chrystusa, gdyż o nim świadczy całe Pismo. Kiedy czytamy o tych różnych historiach, wydarzeniach, nie zatrzymujemy się tylko na tym poziomie historii, ale modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć w nich cudowność naszego Pana. I tak jak Słowo Boże nam mówi, On musi walczyć, aż położy wszystkich swoich nieprzyjaciół jako podnóżek swoich stóp. I chociaż dzisiaj tego może nie widzimy, chociaż dzisiaj wydaje się, że te wrogie armie przeważają, że te wrogie Bogu ideologie są bardziej popularne, że te siły świata sprzymierzają się przeciwko Panu. Ale wiecie, co Biblia mówi? Że Bóg patrzy na to z nieba i się z tego śmieje. My jako ludzie czasami rozglądamy się i drżymy, widząc siły wroga, siły współczesnego świata nauki, które jak tylko mogą, próbują zepchnąć Boga na margines ludzkiego myślenia, które próbują pokazać nam bezsensowność, bezzasadność wiary w Boga, który stworzył wszystko, co istnieje. Próbują dowieść, iż jesteśmy dziełem przypadku, dziełem jakiegoś kosmicznego wybuchu, dziełem jakiejś kosmicznej zupy, w której zrodziło się życie. Mamy siły tych wszystkich fałszywych religii, filozofii, w których jest wiara w jakiś duchowy świat, jest wiara w jakieś duchowe jestestwa, ale nie jest to wiara w Boga prawdziwego. Są to fałszywe bóstwa, są to fałszywe nadzieje, są to fałszywe drogi, które prowadzą ludzkie dusze na zatracenie. Jest świat dzisiaj coraz bardziej ewidentnie otwarty na działanie szatana, który czci szatana otwarcie, który kłania się przed nim i który zachęca ludzi wokół do kultu szatana. W sercu satanizmu jest: czyń, co tobie się podoba. To jest sedno satanizmu tak naprawdę. I to oczywiście przemawia do człowieka, takie poselstwo: czyń, co tobie się podoba. Rób, co tylko chcesz, na co tylko masz ochotę. To jest twoje życie i ty masz do niego prawo i nikt nie będzie nad tobą rządził. Ty jesteś panem życia, ty jesteś Bogiem. Jakże wielu ludzi się dzisiaj na to łapie. Jakże wielu nawet w kościołach daje się zwieść przeciwnikowi i robią na co mają ochotę. Żyją dla siebie samych i zaspokajania własnych żądz i pożądliwości. Marnują swój czas przed komputerem, marnują swój czas na próżne swoje zachcianki i realizację swoich własnych wizji, nie wiedząc, że w ten sposób tak naprawdę służą szatanowi, Bogu tego świata, który na swoją modłę prezentuje coraz to nowe zabawki dla dzieci tego świata. Jedz i pij, bo jutro umrzesz. Korzystaj z życia, baw się, ciesz się, dogadzaj sobie. A więc mamy wrogów wokół siebie, mamy w sobie samych ten potencjał zła, ten potencjał grzechu w naszej własnej naturze. I o tym ostatnio mówiliśmy, biorąc tutaj za przykład zwycięstwo Dawida nad Filistynami, którzy reprezentują naszą własną cielesność, nasze własne pożądania i te dominujące grzechy. To wszystko w Jezusie Chrystusie
mamy moc pokonać, bracia i siostry. Pan Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Kiedy Słowo Boże mówi, iż mamy wielkiego przeciwnika, szatana, który chodzi jako lew ryczący, mówi, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie mu się, a ucieknie od was. Apostoł Paweł również w liście do Rzymian mówi nam, jeśli jesteśmy pod łaską, grzech nad nami nie będzie panował. A więc mamy zapewnienie zwycięstwa na każdym froncie. Z którejkolwiek strony byśmy byli atakowani, czy to przez grzech, czy to przez szatana, czy to przez ten świat. W Jezusie Chrystusie mamy pewne zwycięstwo, gdyż On pokonał grzech, kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Potępił grzech w ciele. Tam też rozbroił nadziemskie władze, wystawiając je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. Tak iż apostoł Paweł mówi, cóż nas może odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie? Jakie siły, jakie moce, czy to ziemskie doświadczenia, czy to jakieś duchowe siły? I mówi, nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Bożej w Jezusie Chrystusie. Od tego wszystkiego, co jest Bożym zamysłem dla nas. A jaki jest Boży zamysł dla nas? Nie śmierć, nie klęska, ale życie. I to życie w obfitości. I tutaj cały czas pamiętajmy o tym, iż Pan Jezus Chrystus, kiedy głosi Królestwo Boże, nie głosi Królestwa Bożego w tych ziemskich realiach tutaj na ziemi. Pan Jezus głosi Królestwo Boże, które przychodzi niewidocznie. Mówi o Królestwie Bożym w naszych sercach, w naszych duszach. O takim królestwie mówimy. To królestwo oczywiście przyjdzie czas, że zamanifestuje się. Adam dzisiaj czytał o tym. Przyjdzie czas manifestacji tego królestwa, ale dzisiaj, teraz, to królestwo jest w nas. My jesteśmy dziećmi Bożymi i prawdziwie nimi jesteśmy, chociaż jeszcze się to w pełni nie objawiło. Nadal wyglądamy tak, jak wyglądaliśmy i jak wyglądają ludzie wokół nas. Ale wewnętrznie jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Mamy w sobie Ducha Świętego, którego nie mają ludzie tego świata. Mamy w sobie życie Boże i mamy w Jezusie Chrystusie gwarancję zwycięstwa nad wszelkim naszym wrogiem, z jakiejkolwiek strony by nas nie atakował. Bracia i siostry, musimy mocno trzymać się tej nadziei, gdyż nasze ciało mdłe. Ten świat pełen zniechęcenia, pełen sceptycyzmu, pełen cynizmu, pełen niewiary, pełen pogardy dla Boga i Jego Królestwa. Szatan dzień i noc pracuje bez ustanku wraz ze swoimi diabelskimi zastępami, by zniszczyć to Boże dzieło. Ale bracie i siostro, w Jezusie Chrystusie, ty i ja, i każdy jeden, który trwa w Jezusie Chrystusie. Tutaj nie mówimy o płytkich chrześcijanach. Tutaj nie mówimy o takim chrześcijaństwie, które jest takim chrześcijaństwem z wyznania, z jakiegoś doświadczenia z przeszłości, z odwiedzin Kościoła od czasu do czasu. Nie o takim chrześcijaństwie mówię. Mówimy tu o chrześcijaństwie, o którym żeśmy rozmawiali, kiedy czytaliśmy 7 rozdział. O chrześcijaństwie, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu. W którym Królestwo Boże jest na pierwszym miejscu. Gdzie nasze ja nie rządzi, ale rządzi Bóg. Tacy są zwycięzcami. Kiedy czytamy Księgę Objawienia i listy do zborów, Jezus mówi o zwycięzcach, o zwycięzcach, o zwycięzcach. Ale mówi do wielu zborów tam, które nie są na tej pozycji zwycięzców, mimo iż są częścią Bożego Kościoła, mimo iż należą do Jego zborów. Ale Jezus do nich mówi, upamiętajcie się, nawróćcie się, zmieńcie, porzućcie to. A jeśli nie, to będę was karał, będę was karcił, będę was smagał. Usunę nawet was, mówi spośród ciebie, wypluję was z moich ust. A więc, bracie i siostro, jeśli chcesz mieć udział w tym zwycięstwie, o którym tutaj czytamy, jeśli chcesz doświadczać zwycięstwa nad grzechem, nad światem, nad szatanem, to wiedz, że to nie jest na takiej zasadzie, że tylko deklarujesz się chrześcijaninem. Saul deklarował się wierzącym, Saul miał na swoich ustach imię Boga, ale nie widzieliśmy takich zwycięstw w jego życiu.
Widzieliśmy Filistynów w ziemi izraelskiej za czasów króla Saula. Mimo iż Saul był człowiekiem wiary, ale nie był takiej wiary jak Dawid. Nie miał takiego serca jak Dawid. I tutaj, bracia i siostry, musimy to rozumieć. Nie możemy mieszać tych pojęć, że tylko dlatego, że zwierz się wierzącym, że masz imię, że żyjesz, że wyznałeś coś kiedyś, że podniosłeś rękę, że zapłakałeś, że jakąś deklarację podpisałeś kościelną, że to cię czyni chrześcijaninem. Nic z tego, nie łudź się. Jeśli w twoim życiu panuje grzech, jeśli w twoim życiu panuje twoje własne ego, twoje własne cele, twoje własne żądze, jeśli patrzysz na ten świat i podążasz za modłą tego świata i marnujesz swój czas i marnujesz swe życie na rzeczy, które robią ludzie tego świata, nie dziw się, że nie masz pokoju, nie dziw się, że nie masz radości, nie dziw się, że nie masz w swoim życiu świadectwa i życia Bożego i mocy Bożej. Masz po prostu imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. I jest wielu takich, i Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy z dala się trzymali od takich ludzi, którzy mają pozór pobożności, ale ich życie pozbawione jest mocy pobożności. Prawdziwa pobożność to moc, moc do zwyciężania grzechu przede wszystkim, moc do stawiania odporu atakom diabelskim, moc do głoszenia Ewangelii i bycia światłem w tym świecie, moc do prowadzenia sprawiedliwego, świętego życia jako dzieci światłości, dobrego wykonywania swojej pracy i swoich obowiązków, gdziekolwiek jesteś, jakiekolwiek masz stanowisko, jakiekolwiek zadania masz przed sobą, czy to w domu, czy to w pracy, czy w rodzinie, gdziekolwiek. Jesteś człowiekiem, który reprezentuje Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Do tego jesteśmy wzywani, bracia, siostry, do niczego mniejszego. I wiedzmy, że to nie jest nasza siła, nasza moc, ale tak jak tu jest napisane, to Jahwe zbawiał, Jasze, to jest to imię Jezusa w tym wyrażeniu zakodowane. To jest moc Jezusa Chrystusa, która działała w Dawidzie, moc zbawienia, moc zwycięstwa, moc ratunku. Bracia i siostry, my jesteśmy uczestnikami daleko lepszego przymierza. Jakże możemy pogodzić się z klęskami naszego życia? Jakże powinniśmy płakać i biadać nad naszym duchowym stanem, kiedy nasi wrogowie nad nami rządzą, kiedy świat nami targa, kiedy pożądliwości tego świata wdzierają się w nasze życie i my nie potrafimy dać im odporu. Ulegamy im na nowo i na nowo i na nowo. Czyż nie winniśmy biadać z jednej strony, a z drugiej uchwycić się tych obietnic chrystusowych, o zwycięskim życiu. Tak jak apostoł Paweł pisze, Bóg zawsze, zawsze, zawsze daje nam zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. Nie czasami, ale zawsze. Czy to oznaczało, iż apostoł Paweł żył sobie w wygodzie i całymi dniami siedział w internecie i na Facebooku i grał w gry komputerowe i słuchał głupiej muzyki? I cieszył się życiem, czy o czymś takim tam mówimy? Nie, apostoł Paweł był w więzieniu, był bity, był chłostany, był rozbitkiem, był nierozumiany, był prześladowany przez swoich braci, którym głosił Jezusa Chrystusa, ale mówi, my w tym wszystkim zwyciężamy. Chociaż mówi, nic nie mamy, wszystkich ubogacamy. Bracie i siostro, czy my w ogóle mamy koncepcję tego duchowego życia? Czy gdzieś właśnie nie dajemy się wciągnąć w te wyobrażenia tego świata o wygodnym, przyjemnym, zwycięskim życiu, tak jak prezentowani są ci w telewizji, w tych talk showach? Jak prezentowani są ci superbohaterzy we współczesnych filmach dla młodzieży? Superman i cała reszta, którzy swą siłą, swym sprytem, którzy swą inteligencją pokonują wszystkich wrogów. I czy gdzieś te koncepcje takiego zwycięstwa, takiego panowania nie przenikają i do naszego chrześcijańskiego życia i nie oczekujemy tego? I gdy przychodzą nasze ziemskie doświadczenia, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzą problemy finansowe, kiedy przychodzą problemy rodzinne, kiedy zmagamy się z różnymi rzeczami, nagle zadajemy sobie pytanie, czy to jest zwycięskie życie? I to powinno nam pokazać, na co my patrzymy, na czym my się skupiamy, na czym nam naprawdę zależy. Czy patrzymy na to tak jak apostoł Piotr, który mówi, bracia, radujcie się, kiedy was pali ogień ku doświadczeniu, bo to sprawia, że wasza wiara staje się czystsza.
To sprawia, że to rodzi wytrwanie, a wytrwanie nadzieje, a nadzieja nie zawodzi. Czy my na te rzeczy patrzymy, czy my na tych rzeczach się skupiamy, czy o to dbamy? Jakie jest moje wewnętrzne życie? Czy tu jestem zwycięzcą? Czy patrzymy na nasze zwycięstwa finansowe? Patrzymy na nasze zwycięstwa zdrowotne? Patrzymy na nasze zwycięstwa na tych frontach, na których świat ocenia zwycięstwa? Gdyż daliśmy się zwieść modle tego świata. Apostoł Paweł mówi, każdego dnia jesteśmy jak omieciny tego świata, a jednak jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie, zawsze, wszędzie. Przez nas, mówi, roznosi się wonność poznania Chrystusowego po całej ziemi. Czy możemy szczerze powtórzyć te słowa za apostołem Pawłem? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że przez nas, przeze mnie roznosi się wonność poznania Jezusa Chrystusa po całym Wejherowie, po całej Rumi, po całym Gowinie? Już nie mówię po całej ziemi, ale chociażby po całej mojej rodzinie, po wszystkich moich sąsiadach. Pomyślmy, bracia i siostry, gdzie jesteśmy? Czy faktycznie w tym obrazie, który tutaj czytamy, widzimy Pana Jezusa Chrystusa i nas w Nim, uczestniczącymi w Jego zwycięstwie? Czy jest to po prostu dla nas historia? Czy jest to żywe słowo dzisiaj dla mnie i dla Ciebie, które pokazuje nam, iż jest możliwe zwycięstwo na każdym froncie, choćby wszyscy się sprzymierzyli przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Czy wierzymy w to, bracia i siostry? Czy pragniemy tego? Czy jesteśmy gotowi zapłacić tę cenę, którą płacił Dawid, aby chodzić w takim zwycięstwie? Wiemy, że to nie miało miejsca zawsze w jego życiu. Widzieliśmy jego porażki i zobaczymy kolejne. I zdaję sobie sprawę, że i w naszym życiu zdarzają się porażki, zdarzają się klęski, zdarzają się potknięcia. Ale jakąż tragedią jest takie chrześcijańskie życie, w którym nie ma zwycięstw, w którym nie ma coraz więcej zwycięstw, w którym nie ma coraz więcej miłości do Boga, coraz więcej miłości do bliźniego, coraz więcej gotowości, by poświęcić się Królestwu Bożemu, ale jest coraz większe zamykanie serca, w którym coraz większa ciasnota. To jest tragedia, w którym przyzwyczajenie do grzechu, przyzwyczajenie do klęski, przyzwyczajenie do byle jakości, do płycizny duchowej. Jakaż to jest tragedia, kiedy taki duch zaczyna panować w Bożym Kościele, kiedy nie ma tej wizji zwycięskiego życia i tego pragnienia zwycięskiego życia i dążenia do tego. Przeczytajmy jeszcze kilka wierszy z tego rozdziału i chciałbym tylko pokrótce zwrócić uwagę na kilka tutaj elementów praktycznych, które odnoszą się do tego zwycięstwa, które nie tylko miało miejsce na zewnątrz, ale również było udziałem Dawida i jego narodu wewnątrz. Wiersz 7. Dawid zabrał też złote puklerze, które mieli słudzy Hadadazera i sprowadził je do Jeruzalemu. Również z miast Hadadazera, Betach i Berotaj, król Dawid zabrał wielką ilość miedzi. I moglibyśmy sobie myśleć, o, Dawid tutaj się dorabia na tych wojnach, napycha swoje kieszenie tymi licznymi wojennymi zdobyczami. Ale w wierszu 11 czytamy, iż te wszystkie rzeczy, które Dawid zdobył i które również otrzymał w daninie od tych, którzy widzieli, co się dzieje, którzy widzieli klęskę wszystkich wrogów i zaczęli szukać paktu, pokoju z Dawidem. Te wszystkie rzeczy w wierszu 11 czytamy, ofiarował król Dawid Jahwe wraz ze srebrem i złotem, jakie ofiarował z łupów zabranych wszystkim pobitym przez siebie narodom. Być może, gdy Dawid zobaczył te złote puklerze, kiedy zabrał tą wielką ilość miedzi czy mosiądzu, być może i w sercu Dawida pojawiło się to pragnienie, które pojawiło się w sercu Achana i wielu innych, którzy ubłogosławieni przez Boga zaczęli pożądać rzeczy tego świata. Ale Dawid najwyraźniej nie dał się zwieść tej pożądliwości, jeśli takowa pojawiła się w jego sercu.
czytamy, że te wszystkie rzeczy, które zdobył, ofiarował Jahwe, ofiarował Panu Bogu. I tak naprawdę to jest praktyka, bracia, siostry, to jest praktyczny sprawdzian naszego życia, praktyczne przełożenie. Co robisz z tym, co Bóg ci dał? Co robisz z tym wszystkim, co w swojej łasce Bóg pozwolił ci zdobyć? I nie myślę tutaj tylko o pieniądzach, myślę o twoim czasie, o twoich talentach i również o pieniądzach. Na pieniądzach najłatwiej to zobaczyć, bo na czasie i na talentach to nie tak łatwo to sprawdzić, ale na pieniądzach bardzo łatwo to sprawdzić. Pan Jezus mówi, nie da się dwóm panom służyć. Mówi, albo będziesz służył Bogu, albo będziesz służył mamonie. A więc tutaj mamy pewien sprawdzian naszego chrześcijańskiego życia, bracie i siostro. Moja i twoja ofiarność. Czy gromadzimy to, co mamy dla siebie? O, przydałby się nowy dywan, o, przydałby się nowy telefon, o, przydałby się... No... Zawsze coś by się przydało, nieprawdaż? Nie ma końca temu, co by nam się przydało. A jak już mamy, to przydałoby się lepsze, przydałoby się nowsze. Dlatego Jezus mówi, musisz dobrze uważać, komu służysz. Twój rachunek finansowy ci pokaże, komu służysz. Spójrz na swoje finanse. Spójrz na swój rachunek finansowy. Czy rzeczywiście oddajesz Bogu to, co jest boskie? Twój rachunek ci pokaże, komu naprawdę służysz. A więc baczmy, bracia i siostry, na tą sferę naszego życia. Pilnujmy się, abyśmy nie stali się sługami mamony, którzy marnują swe życie w pogoni za tym, co rdza zeżre, co złodzieje ukradną, ale gromadźmy sobie skarb w niebie. Dawid, jak widzimy tutaj, nie myślał, żeby teraz jeszcze bardziej przyozdobić swój pałac, postawić te złote tarcze przy swoim kominku i każdy gość przychodził, a tam te złote tarcze, Hadadezera, jego zwycięstwo, jego trofeum. Nie, Dawid mówi, to wszystko pycha, to wszystko marność. Niech to idzie na budowę świątyni, która ma powstać. Chociaż Dawid, jak widzieliśmy, nie miał tego przywileju, by budować świątynię, ale Dawid mówi, cokolwiek zdobyłem, jeśli ja nie mogę zbudować, mój syn to zbuduje. I to wszystko przeznaczał ochotnie, ofiarnie, z radością dla swojego Boga. A więc tu jest jedna z bardzo praktycznych wskazówek na to, gdzie było serce Dawida. Drugą wskazówkę widzę w wierszu 15. I tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. Widzisz, bracie i siostro, ta jego społeczność z Bogiem, ta jego modlitwa, którą zanosił w 7 rozdziale, miała praktyczne przełożenie na jego relacje z innymi ludźmi. To nie było tak, że z jego ust wypływała jednocześnie słona i słodka woda. Jak Jakub mówi, że czasami ma miejsce wśród chrześcijan. Że tymi samymi ustami błogosławią Boga, ale tymi samymi ustami przeklinają drugiego człowieka. Modlą się, śpiewają, biorą Boże imię na swoje usta, wymawiają Boże słowo, ale jak zaczną z tobą rozmawiać, to tylko ci wbijają sztylety w serce. Z ich ust wychodzi jakiś śmiercionośny jad, krytycyzmu, zazdrości, niezadowolenia, szemrania, marudzenia, niewiary. Nie słowo, które buduje, nie słowo, które poucza, nie słowo, które daje światło, ale słowo, które sprawia, iż odchodzisz pognębiony, zasmucony. Twoja dusza jest w jakimś niepokoju, smutku. Możliwe jest takie kulenie, nie wiem, czy to dobre słowo, na dwie nogi. Że z jednej strony jest religijność, z jednej strony jest jakaś niby wiara, jest jakieś niby chrześcijańskie życie, a z drugiej strony gdzieś nie ma tej sprawiedliwości wobec wszystkich. Nie ma tego prawa i zasad wobec wszystkich, nie wobec swoich pupilków, nie wobec swoich przyjaciół, nie wobec tych, którzy są tylko dla mnie przyjemni, ale tak tu czytamy, wobec całego ludu. Wobec wszystkich. Wobec tych, którzy nie są
przyjemnie wobec nas nastawieni, którzy szukają, jak nam nogę podstawić, czekają, kiedy nam się noga powinie, kiedy nam się coś nie powiedzie. Również wobec nich z naszej strony jest sprawiedliwe traktowanie, jest uczciwe traktowanie, jest rzetelne podejście. A nie, skoro ty mi tak, to ja tobie pokażę. Jeszcze lepiej cię załatwię. Nie. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego ludu. I powtarzam, bracie i siostro, twoja religijność i moja religijność nie sprawdza się na niedzielnym nabożeństwie. Możemy się łudzić, że tak jest, ale to tutaj nie ma żadnego sprawdzianu. Tu jest bardzo łatwo być chrześcijaninem. Moja i twoja wiara sprawdza się w codziennym życiu, w kontakcie z ludźmi tego świata. Czy tam jesteśmy ludźmi prawymi? Czy tam świecimy sprawiedliwością? Czy nie mamy nic wspólnego z tymi dziełami ciemności, a raczej je napominamy, raczej je karcimy? Raczej jesteśmy osądem dla ludzi, którzy je czynią. Przez naszą sprawiedliwość, przez naszą prawość, przez nasze bogobojne życie. Tu jest sprawdzian. Tu jest tak naprawdę prawdziwy owoc prawdziwej pobożności. W naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszym traktowaniu drugiego człowieka. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to porządek, który panował w kraju Dawida. Od 16 wiersza czytamy o tym, kto był dowódcą wojska, kto był kanclerzem, jacy byli kapłani, pisarz i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy dalej, również synowie Dawida byli kapłanami. Rzeczywiście użyte tu słowo może być tłumaczone jako kapłan. Jest to to samo słowo, które jest użyte wcześniej w odniesieniu do Abiatara. Ale to słowo może też oznaczać wysokich namiestników, księciów. Tutaj na przykład w Biblii Gdańskiej, ci, którzy z was mają, tam jest inne słowo użyte, chociaż w hebrajskim jest dokładnie dwa razy to samo słowo powtórzone. Było to szersze słowo, które miało takie znaczenia, więc tutaj raczej synowie Dawida nie byli kapłanami, gdyż nie byli z tego plemienia, w którym mogliby sprawować kapłaństwo. Byli namiestnikami, byli jako książęta postawieni nad sprawami państwa. A więc widzimy tutaj, że była pewna organizacja. Ludzie, którzy byli na właściwych stanowiskach. Dawid nie trzymał wszystkiego sam, ale Dawid rozumiał, że to królestwo wymaga wspólnej pracy, wspólnego zaangażowania, wspólnego jakiegoś zorganizowania tego wielkiego państwa, aby ono mogło normalnie funkcjonować. I to też jestem przekonany, jest tutaj opisane pokrótce, aby uzupełnić ten obraz zwycięstwa nad wrogami, serca, które jest hojne, Bożego błogosławieństwa, które umożliwia to wszystko i które sprawia, iż Boży Król postępuje w sposób prawy i sprawiedliwy i Jego wpływ przenosi się na innych i są razem wspólnie zorganizowani i każdy zajmuje się tym, do czego jest powołany i przeznaczony. Czyż nie widzimy w tym obrazu Jezusa Chrystusa, Jego ciała, w którym taki jest Boży zamysł, Boży porządek, Boża harmonia, prawo i sprawiedliwość dla wszystkich? To nie są partyjne jakieś hasła, niektórym się kojarzą, ale to są biblijne standardy, bracia i siostry. Niechaj Boży Duch dopomoże nam wejrzeć w to słowo. Niechaj dopomoże każdemu z nas być częścią realizacji tego słowa dzisiaj. Niechaj ono nie będzie historyczną kroniką, którą czytamy i zamykamy i nie widzimy w tym Jezusa Chrystusa i nas samych w Jego Kościele. Ale niechaj Boży Święty Duch dopomoże nam doświadczać tego, o czym tutaj czytamy. Bracie i siostro, nie słuchaj tych słów i nie bądź bierny. Nie bądź biernym słuchaczem tego słowa. Gdyż to słowo jest do ciebie, jest i do mnie. Mówimy tutaj na poziomie naszego osobistego życia i mówimy tutaj na poziomie naszego zborowego życia, życia Kościoła, którego jesteśmy częścią tutaj. Pomyśl, czy słysząc te słowa, weryfikując to, w jaki sposób spędzasz swój czas, gdzie inwestujesz te możliwości, które masz, finanse, którymi Bóg cię obdarzył, na ile odzwierciedlasz tego ducha, który w tamtym czasie panował w Izraelu, który stawał się mocarstwem, jakie Bóg obiecał Abrahamowi. Tak naprawdę jest to jedyny czas, kiedy ta zapowiedź dana Abrahamowi wypełniła się.
kiedy Izrael objął całą ziemię, którą miał obiecaną, aż do Eufratu. Jest to krótki czas w historii Izraela, kiedy to Boże Słowo się wypełniło i wszystkie okoliczne ludy były poddane Izraelowi, wszystkie im służyły. Jahwe był ich Bogiem i to Królestwo Boga się objawiało w całej pełni, w całej swej chwale. To był niesamowity czas, wyjątkowy czas w historii Bożego Ludu, który jest zapowiedzią tego, o czym dzisiaj Adam czytał na początku. Zapowiedzią panowania Syna Dawidowego po wszystkie wieki wieków. Bracie i siostro, jeśli chcesz mieć udział w tej nowej ziemi i nowym niebie, dzisiaj musisz mieć udział w tym królestwie, które Bóg ma na tej ziemi, duchowe królestwo. Dzisiaj musisz być częścią tego duchowego Izraela, że Chrystus panuje w twoim życiu, że Chrystus panuje pośród nas. Módlmy się o to, bracia, siostry, i dołóżmy wszelkich starań, aby tak było. Abyśmy nie byli jak te smutne inne części historii tego Bożego Ludu, gdzie tylko jakąś cząstkę posiadali, gdzie tylko w jakiejś niewielkiej mierze doświadczali, a jakże często odwracali się od Boga, jakże często zawodzili Go, jakże często musieli być pozbawieni tej obfitości życia, którą Bóg dla nich przeznaczył. Niechaj Bóg w swej łasce da nam doświadczać obfitości życia w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, tak proszę o to, by Twój Święty Duch pracował w naszych sercach. Wiemy, że kiedy nas smagasz, to nie po to, żeby nas od siebie odtrącić, nie po to, żeby nas zdołować, nie po to, żebyśmy teraz żyli w jakimś obwinianiu samych siebie i użalaniu się nad samymi sobą i oddzieleniu od Ciebie i niedoświadczaniu Twojej miłości, Twojej dobroci, Twojej łaski, ale właśnie Twoje Słowo smaga nas, Twoje Słowo zachęca nas, Twoje Słowo napomina nas, Twoje Słowo maluje przed nami te obrazy klęski, zwycięstw i porażek i doświadczeń, abyśmy mogli w nich przejrzeć się i zobaczyć różne aspekty naszego własnego życia. I abyśmy nie byli jak ten człowiek, który ogląda się w zwierciadle i odchodzi i zapomina, jak wyglądał. Daj nam, Panie, łaskę, by usłyszeć Twój głos i uniżyć się pod Twoją mocną ręką, pokutować z tego wszystkiego, co w naszym życiu odstaje od tego biblijnego modelu. Obyśmy nie zlekceważyli Twojego napomnienia, obyśmy nie usztywnili naszych karków, obyśmy nie poszli za przykładem nieposłuszeństwa tych, którzy choć zostali zbawieni, ich ciała zaległy na pustyni i nie weszli do ziemi obiecanej, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, mimo iż zaczęli w wierze. Zachowaj nas, Panie Boże. Zachowaj nas przed letniością, przed płytkością naszego duchowego życia. Zachowaj nas przed akceptowaniem byle jakości. Daj nam, drogi Panie, czerpać z Twojego źródła życia, źródła mocy, źródła zdolności, abyśmy i my, jak Dawid, byli wspomożeni, uratowani, ochronieni, wyzwoleni we wszystkim, do czego przyłożymy naszą rękę. Daj, Panie, nam oglądać ziszczenie tego słowa w Twoim Kościele. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.